przegrana, nie ma co ukrywać, pana drużyna była faworytem tego pojedynku i najważniejsze gdzieś, bo to zawsze są takie przedmeczowe ustalenia, najważniejsze to gdzieś to przełożyć na boisko i to się udało. No, myślę, że dużo rzeczy się udało, strzeliśmy 7 bramek. Myślę, że stworzyliśmy przy okazji jeszcze wiele innych tych sytuacji, natomiast co jest najważniejsze, dzisiaj drużyna pokazała, że no, potrafi grać w futsal i, no, i ten mecz był żywy, dynamiczny, mógł się podobać kibicom. Drużyna gości bardzo dobrze poukładana taktycznie. Sposób ich gry wysoki w obronie sprawił, że trochę się zrobiło więcej miejsca dla nas w środkowej strefie między liniami obrony i tam wykorzystywaliśmy te przestrzenie, także było kilka sytuacji, gdzie wychodziliśmy 3-2, nie potrafiliśmy sfinalizować, ale sam mecz był żywy i też jest to zasługa drużyny gości, która zagrała odważnie i no i też słowa pochwały dla nich. Pan uważa, że czas działa na waszą korzyść? Zdecydowanie, to widać po naszej grze. Początek sezonu bardzo trudny, nie tylko kalendarz, ale sam fakt, że musieliśmy troszeczkę w zespole poukładać to od strony taktycznej i dotyczyło to jakby personaliów, bo trochę nam się skład zmienił. No i już to ostatnie mecze i w Gliwicach i wcześniej w Zduńskiej Woli pokazały, że drużyna ma potencjał. Dzisiaj wygraliśmy, cieszę się, że przełamaliśmy złą pasę. Teraz musimy szukać tej stabilizacji i tej systematyczności. Mamy kolejny mecz u siebie za tydzień w niedzielę, także cieszę się, bo tu się gra zupełnie inaczej niż na wyjazdach. A to chciałem zapytać, o takie rozgrywki rwane, jest sporo tych przerw, kilka spotkań wyjazdowych, potem kilka z rzędu u siebie, to jest komfortowa sytuacja? Pewnie nie. Nie, ale wiedzieliśmy, że tak będzie. Liczyliśmy się z tym trudnym kalendarzem, z tym, że pierwsza runda tak będzie wyglądała niestety i jest to szansa, tak jak ja cały czas podkreślam, szansa dla nowych zawodników, ta pierwsza runda na to, żeby się pokazać, żeby udowodnić przydatność do zespołu na poziomie ekstraklasy. Ci zawodnicy rozwijają się, ja widzę progres, postęp w ich rozwoju, natomiast brakuje im cały czas ogrania i tak jak wspomnieliśmy, czas gra jakby na naszą korzyść. Był pan trzecią osobą, która związaną z tym pojedynkiem, która narzekała w mniejszy lub większy sposób na pracę arbitra. Rzeczywiście jest coś na rzeczy? Czy nie liczy pan kibiców również? Ja naprawdę nie chciałbym komentować. Ja i tak dużo dzisiaj niepotrzebnie komentowałem pracę sędziów, ale naprawdę byłem momentami wręcz zdumiony, nie wiem, jakąś taką... No nie wiem, nie chcę tego nazywać po prostu, ale no byłem zdumiony wieloma decyzjami dzisiaj. Dobrze, że sędziowie nie wypatrzyli w wyniku meczu, tylko tyle i cóż, no, życzę im powodzenia, być może mieli słabszy dzień. No w końcu dobre spotkanie w naszym wykonaniu z dobrą skutecznością, bo wcześniejsze mecze, które przegrywaliśmy, też były w naszym wykonaniu niezłe, chociaż zawsze czegoś brakowało. Może tej skuteczności. Dzisiaj to doszło i spokojne, pewne 3 punkty, gdzie myślę, że cały mecz pod naszą kontrolą, bez żadnego zagrożenia, także to cieszy i myślę, że od tego meczu marsz w górę to był. Dziękuję, ode mnie wszystko. Można dobrze wrócić do własnej hali, bo ostatnio te kilka spotkań na wyjazdach. Kibice czekali, aby zobaczyć swoją drużynę na własnym boisku. No i chyba wy też czekaliście, aby się zaprezentować swoim kibicom, którzy tak licznie na te mecze przychodzą. Oczywiście, że tak. Z tego miejsca od razu chciałem podziękować publiczności, która dzisiaj przyszła na to spotkanie, bo byłem pełen obaw po tak długiej przerwie i po miejscu w tabeli, czy ta publiczność dzisiaj dopisze, ale naprawdę była pełna hala, za to serdecznie dzięki. No czekaliśmy na to długo, no wiadomo, 4 wyjazdy z rzędu, ale z drugiej strony, żeby ucieszyć naszych kibiców, w drugiej rundzie będą 4 mecze z rzędu u siebie, także przede wszystkim cieszy zwycięstwo. No za tydzień gramy znowu u siebie i na pewno zrobimy wszystko, aby kolejne 3 punkty dopisać do naszego dorobku. Wasza rola Beniaminka w tym sezonie niezwykle trudna. Musicie od nowa nauczyć się grać przeciwko bardzo wymagającym rywalom. I dzisiaj w Toruniu no niezwykle cenna lekcja. Chyba nie spodziewaliście się, że aż tak ciężko będzie zdobyć w ogóle bramkę w tym spotkaniu. No nie spodziewaliśmy się. Myśleliśmy, że to może być zupełnie inny mecz. No, nie ułożył nam się od początku tak, jakbyśmy chcieli na pewno. Sytuacje, które mieliśmy na początku, bardzo klarowne. Nie potrafimy ich wykorzystać.
dlatego potem dostajemy to, co dostajemy, czyli taką srogą nauczkę. Ciężko cokolwiek mówić od razu po meczu na gorąco, więc myślę, że to jeden z naszych słabszych meczów, o ile nie najsłabszy. No właśnie, po bardzo dobrym początku, ostatnie dwa spotkania, w końcu utrata punktów. Chyba trzeba będzie coś pozmieniać, bo widać, rywale nauczyli się, co prezentujecie jako zespół. Czy trzeba coś zmieniać? To nie pytanie do mnie, do trenera bardziej. Myślę, że powinniśmy też popracować nad naszym nastawieniem do tych meczów. No, ciężko jest przegrywać dwa mecze z rzędu, ciężko jest też wracać po tej dwutygodniowej przerwie. Zawsze to jest jednak wybicie z rytmu meczowego i niestety, no, taki jest futsal. Raz się wygrywa, raz przegrywa. Na pewno nie możemy po tym płakać, bo przed nami kolejne ważne spotkanie. Musimy walczyć o punkty, musimy je zdobywać przede wszystkim na własnym terenie. Bez tego myślę, że będzie nam bardzo trudno. Dla zespołu z Małopolski zawsze ten wjazd do Torunia to był ciężki mecz, ale dzisiaj FC obnażył wszystkie błędy, wszystkie braki pana zespołu. Na pewno trzeba będzie tą lekcję dobrze zapamiętać, wyciągnąć wnioski na kolejne spotkania. No, na pewno zrobimy wszystko, żeby, tak jak pan mówi, wyciągnąć wnioski, a myślę, że każdy mecz będzie dla nas jakąś nauką i no co, no, gramy dalej. Trzeba zrobić wszystko, żeby było lepiej w następnych meczach i tak będziemy robić. No właśnie, dzisiaj Cleverson i Mikojewicz byli nie do pokonania, ale i na Agu. Bronił pewnie wszystkie setki, dużo dobrych sytuacji pana drużyny, ale gdzieś tej skuteczności zabrakło. No tak szczerze, to już mi się nie chce gadać na temat tej skuteczności, bo to myślę, to jest nasz największy problem. Tak jak tu mnie ktoś zaczepił właśnie po meczu odnośnie tych sytuacji, no to generalnie w każdym meczu mamy tych sytuacji mnóstwo. I tak jak mówię, to jest nasz największy problem na tą chwilę. No i co, no będziemy pracować, żeby się pozbyć tych problemów. Tyle, gratuluję drużynie Torunia, że wygrali zasłużenie i tyle. Rola Beniaminka nie jest łatwa, ale początek był całkiem udany. Teraz dwa gorsze mecze. Czy jest szansa na odzyskanie tej formy z pierwszych spotkań tego sezonu? Ja bym tego tak nie nazwał, że słabsze mecze, bo potem mecz z Głogowem, który przegraliśmy, też potem oglądaliśmy na wideo i to wcale nie wyglądało tak, że byliśmy dużo słabsi. Tylko po prostu to samo co tutaj. No, mnóstwo sytuacji, których nie wykorzystaliśmy i potem dostajemy bramkę, niestety nie umiemy się już z tego podnieść. Czy formy musimy szukać? Nie wiem, musimy szukać na pewno doświadczenia, musimy szukać na pewno innego podejścia do meczu, nie możemy wychodzić wystraszeni. Chociaż tutaj początek taki nie był, bo zaczęliśmy bardzo dobrze, uważam, a znowu gdzieś nas bramka jedna, druga podłamała i zaczęli grać to, co grali kiedyś, czyli taki troszkę chaotyczny ten futsal. Tak wyglądało.